plotki, które dzisiaj ujawniamy. W obecnej perspektywie budżetowej w latach 2021-2027 Polska na tak zwanym deficycie uprawnień do emisji CO2, a więc na tym tak zwanym podatku energetycznym Unii Europejskiej, straci co najmniej 100 miliardów złotych, a w 2024 roku straci prawie 15 miliardów złotych. To jest koszt, który jest doliczany do taryf na energię elektryczną i to są pieniądze, które są całkowicie bezpowrotnie wytransferowane z Polski, poza granicę Polski i w żaden sposób do Polski nie wracają. 100 miliardów złotych to jest mniej więcej 1/5 wszystkich dotacji w perspektywie budżetowej 2021-2027, czyli co piąta złotówka zostanie z Polski wytransferowana właśnie z powodu tego unijnego systemu handlu emisjami. I my nie tylko, tak jak pan minister Waldemar Buda, zainicjowaliśmy zgłoszenie projektu ustawy Stop podwyżkom, aby zatrzymać te drastyczne podwyżki, ale chcemy rozwiązać problem systemowo, tak aby te 100 miliardów złotych zostawało w polskiej gospodarce, tak żeby Polacy nie dotrzymywali każdego roku wyższych rachunków za energię elektryczną i aby polskie firmy miały pieniądze na inwestycje. Dlatego z panem ministrem Waldemarem Budą zgłaszamy dziś bardzo ważny projekt uchwały sejmowej, który nawiązuje do projektu uchwały z grudnia 2021 roku, kiedy to pan premier Mateusz Morawiecki, jadąc na szczyt Rady Europejskiej, zgłosił projekt zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami, zażądał reformy tego systemu po to, żeby zatrzymać podwyżki cen energii. I wtedy, szanowni państwo, ówczesna opozycja, Platforma Obywatelska, Lewica, PSL głosowały przeciwko wzmocnieniu stanowisku pana premiera Mateusza Morawieckiego. A my jako odpowiedzialna opozycja, zgłaszając projekt uchwały wzywający Donalda Tuska do podjęcia tego tematu na najbliższej Radzie Europejskiej, czyli do zgłoszenia polskiego postulatu zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami po to, żeby go reformować i aby te pieniądze zostawały w polskiej gospodarce. Wspierać będziemy rząd, jeżeli taki postulat postawi. Proszę uprzejmie. Szanowni państwo, do tej pory tylko podejrzewaliśmy, a dzisiaj mamy już dane, które są potwierdzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Czyli ile polska gospodarka, czyli polscy przedsiębiorcy muszą dopłacić do systemu ETS. Powiemy, że są darmowe uprawnienia i to była taka informacja, że rzeczywiście to, co musimy zapłacić, to do nas wraca. Ale mamy deficyt. Ten deficyt wedle wyliczenia Ministerstwa Klimatu, chociażby w tym roku, to jest 14,47 miliarda w 2024. 2025 10 miliardów 43. 2026 to jest 12 i 2027 17 miliardów złotych. Co to oznacza? Że polscy przedsiębiorcy, ale my również w cenie prądu, zapłacimy 100 miliardów złotych do 2027 roku. Stąd się bierze cena prądu, stąd się bierze nieopłacalność produkcji w wielu branżach, stąd się bierze obciążenie gospodarki. Jak sobie to porównamy chociażby do środków z KPO dotacyjnych, 24 miliardy, jak sobie to porównamy do środków europejskich z perspektywy, to się okazuje, że my niewiele zyskujemy na tym, bo z jednej kieszeni otrzymujemy, a drugą kieszenią nam wyjmują dokładnie 100 miliardów złotych. Od dzisiaj, szanowni państwo, po potwierdzeniu tych danych przez Ministerstwo Klimatu nie ma już żadnych wątpliwości. Musimy jako gospodarka, jako przedsiębiorcy, jako konsumenci zapłacić 100 miliardów złotych z ETS-u. Czyli bardzo sprytny plan, żeby środki europejskie z jednej kieszeni dane odzyskać systemem ETS. Dlatego wracamy do pomysłu zawieszenia ETS-u, do jego zamrożenia. Kiedy ETS rozpoczynał swoje funkcjonowanie 7 euro, dzisiaj 70, a było już momenty w 2022 roku, kiedy był po 100 euro. I co to oznacza? Deficyt mieliśmy wtedy na poziomie 25 miliardów. Więc, szanowni państwo, bardzo mocno będziemy naciskać polski rząd, będziemy go wzmacniać w tych dążeniach do tego, żeby ETS zawiesić, stąd ta uchwała. I mam nadzieję, że wszystkie siły polityczne w parlamencie polskim taką uchwałę podejmą. My wówczas w Parlamencie Europejskim będziemy również mogli o to zabiegać. Tylko potrzebna jest jedność w Parlamencie Polskim i potrzebna jest jedność europosłów polskich w Parlamencie Europejskim. I o to dzisiaj apelujemy. Nie ma, szanowni państwo, ważniejszej sprawy dla milionów polskich rodzin, jeżeli chodzi o koszty, które dotykają i dotkną w najbliższym czasie portfele polskich rodzin. To są właśnie koszty energii, gazu ziemnego. Niestety cena uprawnień do emisji CO2 jest również skorelowana z cenami gazu ziemnego, a więc zwyżka cen uprawnień do emisji CO2 powoduje natychmiastowy wzrost rachunków za energię elektryczną. A chcę powiedzieć jasno, że nie ma nowej taryfy
PGNiG Obrót Detaliczny i od 1 lipca podwyżka za gaz ziemny dla milionów Polaków przez ten rząd zaproponowana to jest 45% więcej za gaz ziemny. To jest tragiczna informacja. I jeszcze raz, dokładnie apelujemy o to samo, o co apelowaliśmy w grudniu 2021 roku, kiedy ówczesna Platforma Obywatelska głosowała przeciwko wzmocnieniu stanowiska polskiego rządu, żeby zatrzymać podwyżki cen energii w Polsce i aby miliardy złotych zostawały w Polsce. Apelujemy do Donalda Tuska, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej zgłosił ten sam postulat, który zgłosił pan premier Mateusz Morawiecki, zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami. Argument jest bardzo prosty. Nie ma zgody na to, aby w obecnej perspektywie budżetowej 2021-2027 Polska straciła 100 miliardów złotych. 100 miliardów złotych to jest główny powód podwyżek cen energii, to jest główny powód, dla którego polski biznes staje się mniej konkurencyjny. Odpowiadamy na głośny apel całego polskiego biznesu, całego polskiego przemysłu, całego polskiego przetwórstwa. Koszty energii stanowią ogromny wkład w koszty produktów żywnościowych, soków, wszelkiego rodzaju rzeczy, które są realizowane w ramach działalności przemysłowej. Chcemy obniżyć ceny energii, ale do tego potrzebna jest jedność, tak jak mówił pan minister Waldemar Buda, i żądamy od tego, aby polski Sejm 460 posłów poparło projekt uchwały i aby Donald Tusk w imieniu polskiego rządu zgłosił projekt zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami dla Polski do czasu jego zreformowania po to, żeby pieniądze z tego systemu zostawały w Polsce. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w temacie konferencji? To właśnie do pana właśnie posłowa pytanie. Czy nie żal panu zostawiać Sejmu i czy jest pan spokojny o następcę, który zastąpi pana posła? No widzi pani redaktor, ja tutaj jestem dzisiaj już praktycznie nie będąc posłem, więc to jednoznacznie wskazuje na to, że strasznie żal. Natomiast jestem też spokojny o mojego następcę, Włodzimierza Tomaszewskiego, który jest niezwykle doświadczonym politykiem, był wiceprezydentem Łodzi, był dwie kadencje parlamentarzystą, więc absolutnie nie mam tu wątpliwości, że mnie godnie zastąpi. Ale nostalgia i jakby obawa o to rzeczywiście, że tutaj z państwem nie będę częściej, jest naprawdę duża. Chcę powiedzieć, że z perspektywy walki o to, aby miliardy z unijnego systemu handlu emisjami zostawały w Polsce, jest ogromne wzmocnienie polskiej reprezentacji, bo nie tylko pan minister Waldemar Buda, który wspierał premiera Mateusza Morawieckiego w tej walce kilka lat temu, będzie niedługo zasiadał w Parlamencie Europejskim, ale również były wiceminister klimatu, pan Jacek Ozdoba, który dokładnie zgłaszał między innymi projekt ustawy w sprawie unijnego systemu handlu emisjami, reformy. Więc jestem przekonany, że i pan Waldemar Buda, i pan minister Jacek Ozdoba przekonają innych polityków z Parlamentu Europejskiego do wsparcia najważniejszego polskiego